Hey guys, and welcome to the channel. Thomas here. Today, Polish community and Polish motorcycle riders here in Alberta, Canada are organizing campfire with sausages, and basically we gather together. So this video is going to be mostly in Polish. So witam wszystkich. My jesteśmy teraz w drodze do destination, tam gdzie wszyscy mają się spotkać. Także mamy około 30 minut, żeby tam dojechać. Będziemy troszeczkę później, no ale dojedziemy. Także super, że ta impreza powstała. Dziękuję wszystkim organizatorom. Chociaż niektórych moich znajomych nie ma, bo są w okolicach Kelony. Jeżdżą tam, się wyżywają na motorach. Robert i Bogdan. Robert B. and Bogdan Jak. Let's roll that intro and after that, let's cover the event. Chciałem jeszcze dodać, że dzisiaj jest sobota, 30 kwiecień, także ostatni dzień kwietnia. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Cały dzień było słonecznie, a teraz jakoś się zaczęło chmurzyć, nawet parę kropli deszczu spadły teraz, jak jedziemy. Ciekawe, ile ludzi przyjedzie na motorach. W Ottawie jest bardzo duży konwój motocyklistów i ten konwój nazywa się Rolling Thunder. Także trochę śledziłem dzisiaj przez większość dnia, co się tam dzieje. Także naprawdę super, super zorganizowane, fajne przemówienia. Ludzie walczą cały czas o wolność. Każdy powoli ma dosyć tego wszystkiego, co się dzieje u nas w kraju. To chyba nie nasza droga. Mam nadzieję, że tam dalej będzie otwarte. O, to już gdzieś musi być blisko tutaj, bo kurde, ja myślę, że to my mogliśmy inną drogą jechać. Dlaczego on nas dookoła poprowadził? Nie powinno być, się wydłużył czas przez to, że następny pojechał. Bo mogliśmy jechać normalnie tam dołem i już byśmy byli on the spot. No niedobrze, to kółko zrobiliśmy, już byśmy byli na miejscu. Czemu ten GPS takie coś zrobił? Nie mam pojęcia. Tutaj skręcamy. Nad górami widać, jak pada deszcz. Mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj. Kropiło, ale przestało kropić. No już prawie jesteśmy u celu. Troszeczkę pokręciliśmy bez sensu, no ale cóż. Jeszcze nie robiłem vloga po polsku. Zawsze rozmawiam po angielsku, trochę dziwnie to wygląda, jak się mówi teraz po polsku. Thank you.
motocykliści, to welcome bikers. Osób, nikogo nie znamy praktycznie, tylko parę osób. Natalia wyskakała się na trampolinie. Samochody jadą tylko z jednej strony. Także bardzo fajna była impreza. Kiełbaski, ciasta. Sernik Ewy był super. Będzie wszystko na dzisiaj, bo tu nie ma co za bardzo filmować, bo się zrobiło ciemno, jak jedziemy do domu. Także do zobaczenia dla wszystkich, do następnego video i może do następnego spotkania. Wybiła 10 godzina, jesteśmy prawie u nas na osiedlu, bo tam trochę pobłądziliśmy na Springbank, tych construction nowego pełno, także teraz mamy jeszcze chyba z 10 minut i powinniśmy być w domu. Deszcz przestał padać, ale troszeczkę kropiło po drodze. Natalia będzie jutro spała jak suseł do nie wiadomo do której, ale dobrze jest, bo 10 w nocy, a jeszcze jest 13 stopni na plusie, także wiatru dużego nie ma, fajnie się jedzie. O, znowu będzie droga u nas zamknięta. Ile razy oni już ją kopali?